Sama wilgoć, o faktycznie. O, żyje. O, dziękuję. Za mało, to musiało być zalane. Tutaj pewnie wody za grube na wodę. Jest tu światło? Jest. Tutaj jest studzienka, jest. No, pompa jest wrzucona. Faktycznie. To było zalane wszystko. I to wysoko, zobacz. No. Dotąd. To jest inna sprawa. Czy nie wiem, czy ten budynek był nowy stawiany? Czy tutaj jest izolacja pionowa? Pozioma. Pozioma, bo jak nie ma izolacji poziomej, nie tutaj na ścianę, to wtedy ta wilgoć od dołu idzie w górę. Mm. Jeżeli nie ma poziomy, nie wiem, czy to są nowe, czy stare ściany. Ale to musiało być... To jest wilgoć, czy tak było załamane? No to jest właśnie pytanie, czy to jest wilgoć, która ciągnie od dołu, czy tutaj jest zalane? Tutaj zalane na przykład nie widać, na tym jest tutaj albo wyschło na ściance ziołowej. Zobaczmy tam dalej. Boże, wysoko. A czuć grzyb. Wszystko jest mokre. Komary. Gdzie mnie spytać ludzi? I tu sąsiadka też z tej chaty, nie? Więc to tam nie ma ich. No ale to wszyscy tu pracowali. Nie? A teraz to tak jest wysoko, to no, wilgoć podeszła. Tylko jestem ciekaw, czy to jest izolacja pionowa dana. Szkoda, że męża nie ma, bo chciałbym tam więcej, bo tutaj się ucięto za wszystkie sąsiady. A mógłbym zostawić numer telefonu, mógłby ewentualnie się ze mną skontaktować, albo ja prosić o numer męża. Ewentualnie ja mogę swój zostawić. To proszę zostawić, może zadzwoni. Dobrze, ja zapiszę sobie. Proszę.
piwnicy, tak? To jest wszystko z mojej piwnicy, ale to jeszcze mamy drugie mieszkanie, bo my to jesteśmy na razie u syna. A tam jest jeszcze drugie mieszkanie, to żeśmy tam pochwalali do kuchni wszystko, to nie jest wszystko. 6, 6, 7. 6, 6, 7. 9.